Proponuję tutaj taką prostą sytuację, że na przykład mając akord czterodźwięk, niech to będzie czterodźwięk, o którym już mówiłem wcześniej, czyli czterodźwięk durowy, septymowy, z septymą wielką, spróbować zagrać ten akord na początku z każdym dźwiękiem akordu w najwyższym głosie. Czyli mając C maj 7, gram dźwięki C, E, G, D, mamy B w najwyższym głosie. Teraz w najwyższym głosie zagram sobie dźwięk E. Czyli gram układ C, G, D, E. Teraz w najwyższym głosie zagram dźwięk G. Mamy układ C, B, E, G. I idziemy do góry. Znowu jesteśmy w układzie C, E, G, B. Znów mamy B w najwyższym głosie. Wróciliśmy do pierwszej postaci. I tak dalej. Co to robi? Powoduje to, że mamy kilka przewrotów danego akordu. Pojawia się nam ruch głosów, który dynamizuje akompaniament, ponieważ ten głos najwyższy, on gra jakąś melodię. On jest czynnikiem dynamicznym.